Ogromnych upałów goście nie zawiedli. Z każdą minutą przybywało coraz więcej uczestniczek. Wszystkie piękne, uśmiechnięte i całe na biało. Dzisiaj spotkałyśmy się tutaj w naszym damskim gronie, żeby celebrować wyjątkowy czas, który jest udziałem przede wszystkim naszej kochanej przyjaciółki Gosi, bo zebrałyśmy się tutaj na jej baby shower. Gosia niedługo rodzi. Zaraz, zaraz. Ktoś tu się chyba zagubił. Zjawiłem się, żeby przywieźć rzeczy, a później posprzątać. Robiliśmy kosmetyki, sole do kąpieli, sera olejowe, które będziemy mogły używać w domu. Będziemy jeszcze piękniejsze, będziemy wszystkie. Wybierałyśmy same zapachy, to było naprawdę bardzo fajne. Jeśli o mnie chodzi, wybierałam zapachy cytrusowe, bo bardzo je lubię. Ja dziś czekoladowo-cynamonowo, tak no słodko. Bergamotkę wybrałam. Też bergamotka i kardamon. Ja wybrałam żółtego grejpfruta i pomarańcze. No i też miałyśmy okazję wykonać wianki. Piękne polne kwiaty. Każdy kwiat symbolizował coś innego. Płodność, zdrowie, szczęście. Także nie bez znaczenia był dobór kwiatów i ziół do wianków. Rozwinęłyśmy się kreatywnie. Ja na pewno. Fajnie było. Pierwsza zrobiłam wianek, w którym dobrze wyglądałam, więc to było coś. Zamierzam go zabrać ze sobą i ususzyć. I powieszę sobie na ścianie na pamiątkę. No mieliśmy piękne jeszcze zdjęcia i filmiki robione. Hej, Gosiu! Jak na razie przebiega impreza? Super, wszystko zgodnie z planem. Jest ciasno czasowo, bo jest sporo atrakcji. Jeszcze nie było konkurencji grupowych, na które czekam i które przygotowałam. Także mam nadzieję, że się wyrobimy. Trzymajmy za to kciuki. A póki co mam wianek. Mam nadzieję, mamo, że jesteś dumna, że fach w ręku kwiaciarski, florystyczny troszkę pozostał, bo stresowałam się bardzo, czy mi on wyjdzie, czy nie. Ale dlatego jego mamie i córce. Także myślę, że jest git. Pewnie, że git. Mamy z całą pewnością rozpiera duma. Tymczasem uczestniczki nie mogą się doczekać rywalizacji. Gosiu, co przygotowałaś na pierwszy ogień? Mam przygotowane 5 różnych smaków jedzonka dla dzieci i dziewczyny mają za zadanie odgadnąć, jaki smak właśnie testują. Niestety nie udało mi się zgadnąć zupki jarzynowej. Bardzo ciekawa konkurencja, bardzo fajna, tematycznie dobrana. To było pyszne. Pyszne, pyszne, pyszne. Ja miałam pomidorową z ryżem. Sypiam. Od tych smaków może się zakręcić w głowie. Konkurencji było oczywiście więcej. Sporo kontrowersji wywołała zabawa w kalambury. Były trudne hasła jak plan produ, które no jednak nie jest łatwo zademonstrować. Okulary przeciwsłoneczne dla niemowląt. Nawet nie wiedziałam, tak, że takie są. Monia nie zgadła żadnego hasła. Dzięki Bogu! Nie musiałam pokazywać nic, natomiast hasła nie były łatwe, zwłaszcza wkładka laktacyjna, cokolwiek to jest. Było wszystko proste. Zwycięska drużyna! Tak? Rozwaliłyśmy system! Ja miałam karmienie pieszą, to pamiętam. Wkładki laktacyjne! I zapokaż to się raz. Nie. Ja miałam cesarskie cięcie. Podczas wydarzenia pojawiła się także emocjonująca zabawa polegająca na odgadywaniu wielkości brzuszka. Zatrafne wskazanie prawidłowego obwodu szczęśliwe zwyciężczynie otrzymały aparaty fotograficzne. Serdecznie gratulujemy laureatkom tego konkursu. Jeden z quizów nadal czeka na swoje rozwiązanie. Wyniki zostaną ogłoszone tuż po narodzinach, ponieważ uczestniczki miały za zadanie odgadnąć datę przyjścia na świat, wagę oraz rozmiar przyszłego dziecka. Trzymamy kciuki i nie możemy się doczekać nadejścia tego wyjątkowego momentu, niektórzy nawet aż za bardzo. Nie wpuścili mnie na tą imprezę, same dziewczyny. Jakieś tutaj wpadłem, robiły szamańskie rzeczy i
byłem trochę przestraszony, mówię, co one już ten poród wywołują, czy co? Koło Jana tam dziewczęta się schodzi. Nie szamańskie, a słowiańskie. Rytuały taneczne przy ognisku miały za zadanie przywrócić wewnętrzną równowagę i harmonię ducha. Co na ten temat sądzą uczestniczki? No, ja nadal się zastanawiam, czy to były takie rytuały na pobudzenie płodności. Mam nadzieję, że może nie. Zobaczymy za 9 miesięcy, no właśnie, jakie są efekty. No jakie będą efekty. Bardzo lubię tańczyć. Pasjonuję się tańcem. Ciekawe doświadczenie. Nigdy jeszcze nie zdarzyło mi się tańczyć wokół ogniska w grupie 20 kobiet ubranych na biało. Ja uwielbiam tańczyć, uwielbiam naturę, a połączenie tych dwóch rzeczy to już w ogóle jest bomba. Było to magiczne. Fajna sprawa, można coś było się rozgrzać przy ognisku, a przy okazji trochę potańczyć, energię upuścić, więc super. I umyśmy się. Tak, wodą różaną. Obmywałyśmy się jeszcze, tego nie było widać. Klara, bądź grzeczna. Bo ciocia się nie będzie tobą opiekować. I żeby Karol na porodzie nie zemdlał. A nie, to nie. Mam tylko nadzieję, że nagrania z tego wydarzenia nie wyciekną do sieci.